caos. Io lo dedico alla persona che amo, al mio Edoardo. Senza di lui, vieni qua, senza di lui io non saprei come trasformare la mia paura nella forza dell'amore. E lo dico come sacerdote cattolico, innamorato di un uomo. Jestem bardzo szczęśliwy. Proponuję wszystkim tym, którzy muszą wyjść z szafy, by jak najszybciej to uczynili. 11 czerwca, października świętujemy. Święto coming outu. Wychodzimy z szafy, by być zdrowymi i szczęśliwymi ludźmi. I pamiętajcie, by być wierzącym człowiekiem, trzeba najpierw wyjść z szafy. Jestem przekonany, że Kościół instytucjonalny powinien jasno stanąć przeciwko wszelkiej dyskryminacji osób homoseksualnych. Jasno powinien wypowiedzieć się przeciwko językowi nienawiści, przeciwko wszelkim zachowaniom wypływającym z nienawiści i strachu, przeciwko wszelkim działaniom wymierzonym przeciw osobom homoseksualnym tylko dlatego, że takimi są. Kościół powinien jasno wypowiedzieć się przeciwko karalności homoseksualności tylko za to, że jest się homoseksualistą. Kościół ma dziś poważne wezwanie, by jasno potępić to, co z homoseksualistami robi państwo islamskie. Kościół musi podjąć w końcu taki poważny, interdyscyplinarny dialog z innymi naukami, z seksuologią, z medycyną, z psychologią, z psychiatrią, z biologią, z antropologią, z gender studies. Musi podjąć dialog z myślą ludzką i skonfrontować się z rozwojem ludzkiego poznania. Kościół musi podjąć trudne wyzwanie prośby o przebaczenie wobec mniejszości seksualnych. Musi prosić o przebaczenie swoich win przeszłości i teraźniejszości wobec tych, których zranił.